nie możemy się obudzić. Północy nieprzespanej. Wojtek mówi, że w fałdce na brzuchu zebrał mi się krem. Nie wiem, mam wrażenie, że ja wam codziennie to samo nagrywam. Znaczy, no nie to samo. No i przyszliśmy na sałatkę, ale niestety skończyło się inaczej. Kaczuszka dzisiaj w pomarańczach jest. I deserek. Ciasteczko. Jesteśmy po śniadaniu, jak widzieliście. Nakremowaliśmy się cali, idziemy teraz na basen i wiecie co, jakiś taki dziwny dzień dzisiaj mamy. Nie możemy się obudzić. Północy nieprzespanej, Maksiu strasznie coś przeżywał, pewnie wycieczkę wczorajszą nad morze, a on jest strasznie wrażliwym chłopcem i strasznie się budził. O 6 w ogóle się obudził i tak jakby już myślałam, że nie będzie dalej spał. Po czym zasnął i to tak mocno i obudził się o 10. A przez tę noc właśnie taką wyrywaną, my jesteśmy nieprzytomni i... No nic, idziemy teraz na basen. Idziemy w takie miejsce, gdzie tak jakby z ziemi takie fontanny lecą i dzieci tam mogą się pluskać. I już się zbliżamy. Tutaj widzę już jakiś basenik dla dzieci. Kikający Wojtek na zdrowie. Tam coś do skakania jest dla dzieci. A tam zobaczcie, co jest. Jo, dziękuję. Jakie zjeżdżalnie. Tak ciężko pokazać, te parasole zasłaniają. Splash World. Zaczynamy. Idziemy. Przyniosłam sobie piwko z sokiem. Postawię na ziemię. O, jednak nie sięgam. I lody jemy. Nestle waniliowo-czekoladowe, albo same czekoladowe, albo truskawkowe były. Z której łyżeczki lepsze? Z tej i z tej, takie same dobre. Co? Patrzcie, co się zebrał ten. Co się zebrało? Wojtek mówi, że w fałdce na brzuchu zebrał mi się krem z filtrem. Nie wiem, mam wrażenie, że ja wam codziennie to samo nagrywam. Znaczy, no nie to samo, bo jesteśmy w nowym miejscu. Ale no generalnie to u nas codziennie to samo się dzieje. Wstajemy, idziemy na obfite śniadanie, potem idziemy na basen, potem idziemy na obiad, potem idziemy na basen. No wczoraj była plaża jeszcze. Dzisiaj nie wiem co jeszcze. Jest teraz godzina 20 po pierwszej i tak myślę, że będziemy tutaj do 14. Potem pójdziemy do pokoju. Maksiu trochę poleżakuje. A nie, jeszcze po drodze musimy zjeść. Ja nie wiem dzisiaj. Nie. Naprawdę, dwa dni jedliśmy, dzisiaj jest trzeci dzień, dobrze mówię? I już apetyt minął, już po prostu jesteśmy przejedzeni, ale ja myślę, że w drodze do domu
warzyw sobie pojemy, co? Pomidorki, sałata z oliwą, oliwki do tego, pychotka. Jak ci się uda przejść obok mięsa. O Jezu, te mięso tutaj jest takie pyszne, wiecie. O jacie. Wojtek rybki tutaj je, nie? A Maksiowi to tak do buzi wsuwamy wszystkiego z naszych talerzy, oprócz tego on zawsze ma swój talerz. No, ale myślę, że tak o 14 się stąd będziemy zbierać, pójdziemy coś przekąsić, pójdziemy do pokoju, Maksiu poleżakuje. Może ja spróbuję coś poskładać, jakiegoś vloga dla Was, ale ciężko na wakacjach to robić, naprawdę ciężko. No i zobaczymy, co po południu będziemy robić, bo tutaj jest tyle atrakcji, pewnie na jakieś zjeżdżalnie z Maksem tutaj przyjdziemy. No brawo! Maksiu skończył loda? Tak. Ale normalnie jest tutaj cudownie. I to wszystko tutaj na terenie tego hotelu. Jest te wszystkie zjeżdżalnie, park wodny, no szok. I te zjeżdżalnie są czynne od 10 rano do 18 wieczorem. Jeny. Poszliśmy się z Wojtkiem schłodzić. Tam z tej michy wylewa się woda na dół, jak się napełni wodą. I dwa razy podeszliśmy pod nią. O, Wojtek idzie jeszcze raz. Zaraz go zaleje. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Trzeba bardzo uważać. Ja mam takie bikini i to po prostu od razu mi miseczki na bok wzięło. Gdybym nie trzymała ręką, wszystko by było odkryte. Ajej! Nie nadążam. No nie nadążam za tobą, Maksiu. No i przyszliśmy na sałatkę, ale niestety skończyło się inaczej. Dołożyłam też frytki i mięsko i tutaj mam deser i zawsze tak wychodzi. Maksiu będzie z tatą losował, tylko które chcesz? To. Te? Proszę pieniążki, wrzućcie z tatą. No. No. Żeby się nie nacisnęli. Maksio. Maksio nacisnął od razu, no nie wierzę. Nawet nie zeszło. O jeny. Nie możesz naciskać. Czekaj, można. Już. Można. No nie udało się. Nacisnął od razu drugi raz. Nie, to już drugie teraz. Jeszcze raz. Teraz tu. Nie naciskaj. Takie kiepskie dla dzieci mają, nie? Że od razu w tym. No, wylosujesz czy nie? Chyba nie. W ogóle nie. Takie oszukane jest. Maksiu się bawi zabawkami. Maksiu, pokaż mi się. Max! Razi słoneczko tutaj w pokoju? Tak. Maksiu zapakowany, idziemy na basen. Ma picie, gruszkę, tak? Jest godzina po 17. Próbowałam złożyć film, w ogóle próbowałam pliki przerzucić na laptopa i nie dało się. Nie wiem, jak zmontuję vloga, ale przyszliśmy teraz jeszcze trochę na zewnątrz. No i myślimy, na który basen pójść. When I close my eyes, I see your face. A memory that doesn't fade away.
wish I could remove you from my mind. I wish I could remove. Maxio! Max! Pomachaj! Maxiu po basenie się grzeje. Basen już zamykają, jest godzina 19. Maxiu się opatulił w ręcznik, chustę. O, śpiący się zrobił, zaraz na kolację i do łóżka. Zjeżdżał z tej zjeżdżalni z rury i tam z drugiej strony była jeszcze szybsza. I tu ze zjeżdżalni Maxiu zjeżdżał. Fajnie było, nie? Jutro znów przyjdziemy? Wysuszyliśmy się, ubraliśmy. Maxiu idzie w okularach, bo go tak razi słońce. Pokaż tu się, jak pięknie wyglądasz. Tak razi? Tak. Idziemy teraz na kolację od razu i idziemy do tej restauracji, w której pizzę serwują. Tu sobie wybraliśmy stolik. Weźmiemy dla Maxia krzesełko, bo jak on siedzi w tym fotelu, to mu jest trochę za nisko i w krzesełku jest dużo wygodniej. Oj! Poszedł za Wojtkiem. Zaczynamy kolację. Generalnie to już teraz wszystko kładziemy na talerze i potem dzielimy się wszystkim. Tutaj mam warzywa. O, Maxiu. Maxiu miał ochotę na makaron. Spaghetti jest dzisiaj, kukurydza. Takie prażonki, pizza, sajgonki, parę frytek. Warzyw trochę tutaj mam. Jeszcze pomidorki były. Maxiu po drodze zjadł. Oliwki tutaj mam. Pizza właśnie świeżo z pieca wyszła. Tu jakaś taka sałatka ciekawa z burakiem na górze. Tutaj mam kaczkę w pomarańczach. No i zaczynamy jeść. A Wojtek poszedł właśnie przynieść sobie jedzenie. Zobaczymy, co on sobie wybierze. Wojtek przyniósł nam po kieliszku wina do kolacji. To jest porcja Wojtka. Co tam jest? Jakaś sałatka z owocami morza. Aha, spaghetti, rybka. Jak ja byłam po jedzeniu, to akurat rybkę świeżą na grilla wkładali. Smacznego! To co najpierw jem? Najpierw prażonki, a czemu nie najpierw makaron? Bo ja lubię makaron i później jem najpierw to. Aha. Bo mi to smakuje, mama. Tak. Bo Monika myślała, że to daje mama. Tak. Mama ci mięska zaraz da. Ale mięsko. Kaczuszka dzisiaj w pomarańczach jest. Proszę. A tu buźkę? Nie, do buźki teraz. A co robicie? I deserek. Ciasteczko. Nie wiem szczerze, co to jest. Jakiś pudding. A tutaj jakiś krem czekoladowy. Oj. O. Nawrzuć pieniążka. Nie, odwrotnie. I przekręć mocno z tatą, no. Mocno, z całej siły. O, nie działa. O, działa. Wow. Wow, wyleciało. No mogę. Fajne to? No czekaj. Teraz się okaże, czy to fajne. Co to będzie? Oj! Co tam jest? Co to jest? Jakaś gierka. O! Co to za gierka? No daj mu, daj. To jak telefon wygląda, Maxiu?
Teraz idziemy do autka, tak? A i ja się pieniążkę. No mam pieniążka, mam. Do góry, do góry. U góry. No, sobie jechało. Wow. Kieruj teraz, kieruj. I could remove you from my mind. And now you say